Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 9 odcinek, o ile się nie mylę, z naszej serii Zagrajmy w Medieval. Moi drodzy, dzisiaj czeka nas etap najgorszy, najtrudniejszy, najbardziej irytujący w całej tej produkcji, mianowicie jezioro. No dobra, wchodzimy. Tak, oczywiście tutaj odpowiednik Harona nas przetransportował na swojej łódce. Ja jeszcze życia nie mam uzupełnionego, ja cię pierniczę. No to będzie śmiesznie. Tyle mam do powiedzenia. Chociaż tak z drugiej strony może te baseny były gorsze tych starożytnych umarłych. W zasadzie wiecie co? Tutaj chyba z tego co pamiętam nie będzie trzeba skakać, tylko po prostu trzeba powoli się poruszać. Aha, okej, tu jest napisane, że nie masz swojej armii, więc lepiej się skradać. I uważaj na obserwatorów, jeśli cię dostrzegą, to przyzwą innych. No dobrze. W takim razie ruszajmy z Haronem, już raczej sobie nie pogadamy za bardzo. No dobra. Teraz ostrożnie, ja sobie może obrócę kamerę. No i ruszajmy. Ogólnie na tej mapie też... Oho, i to jest właśnie ten spotter. Dobra, pokroiłem go, zrobiłem sushi. Chyba tak. Dobra. Okej, to może pójdziemy sobie w tą stronę najpierw, zobaczymy co tu w ogóle jest. Chociaż, kurczę, te ryby to mi chyba nie dają do kielicha, wydaje mi się, procent. Zobaczmy, no nie dają. Dobra. O, właśnie, tutaj. Proszę bardzo, to oczko. Widzisz mnie? O właśnie. To oko prowokuje takie śmieszne żółwie ninja. Do tego, żeby na nas wyskoczyli. Ja oczywiście będę je specjalnie prowokować. Z racji tego, że no chcę uzyskać 100% kielicha. Więc będziemy się tutaj z nimi bić. Dobra, widzę, że tylko ci żółwie ninja śmiesznie dają mi kielich, okej. Gdzieś był jeszcze jeden gamoń. Nie, stary, nie zgliczuj się, proszę, bo niestety, ale... Na tym etapie też przeciwnicy mają trochę tendencję do gliczowania i mam nadzieję, że tak się nie stanie, bo inaczej nie uzyskam kielicha. Bo z tego co pamiętam, przeciwnicy są tu tak... Wow! Przeciwnicy są tu tak na styk dosyć wyliczeni. Jeśli chodzi o ten procent do kielicha, no dobra. To teraz tak. Ja mogę się udać... Co mnie, kurde, uderzyło? A, kurde, ten dziad. Nie, 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 stary. Nie wpadaj do wody, proszę. Wyjdziesz? Dobra, wyszedł. Dobrze, że mamy ten magiczny miecz, bo bym się chyba zastrzelił. Dobra, więc... Oho. Dobra, teraz czekajcie, zbierzmy sobie tą runę ziemi. Dobra. I teraz tak, mamy dwa przejścia w tym momencie. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, do którego trzeba teraz pójść. Tam jest fiolka ze zdrowiem, to tam na pewno trzeba pójść. Dobra. Ale gdzie mnie to zaprowadzi? Okej, czekajcie, gdzie ja w tym momencie jestem? A, my tu możemy w tym momencie, co ciekawe, skończyć etap już. Ja mogę sobie tak po prostu stąd wyjść? Okej, dziwne, ale dobra. Tam mamy kolejną runę, zaraz to wszystko sobie pozbieramy. Dobra, postaram się jak najmniej oberwać oczywiście, chociaż dobrze, że zebrałem tą fiolkę życia. Mam na szczęście drugą buteleczkę. Kurde, stary, wiesz co, chodź tutaj, bo ta woda będzie mnie irytować nieustannie. No, nie podejdzie do mnie, serio. Dobrywasz cokolwiek? Dobra, do... Ej, te oczka można niszczyć. A to tego nie wiedziałem. Szczerze mówiąc, myślałem, że nie można ich niszczyć. Dobra, więc tak, my potrzebujemy w tym momencie... zebrać sobie tą runę. Dobra, runa chaosu. Okej, możemy stąd spadać. No dobra, powiem wam tak, na razie nie ma tragedii z tym etapem. Pogadajmy sobie z gargulcem jeszcze. The ancient people of this long vanished town once sought to harness the power of crystals found in the caverns below. Now Zarak seeks to unlock the secrets of this arcane science. This mine shaft leads deep into the earth to certain doom in the crystal caverns.
Okej, ten szyb tutaj kopalniany wiedzie do kryształowych jaskiń, które i te kryształy mają podobno jakąś wielką moc. I Zarok chciałby tą moc pozyskać, okej? Aha, i tu widzę, że chyba jedno i drugie przejście doprowadziłoby mnie w to samo miejsce, tylko poczekajcie. A, proszę bardzo, pieniążki ukryte. Dobra, momencik teraz. O właśnie, bo... Okej, rozwalmy tego dziada, żeby mnie nie irytował. Naprawdę nie pamiętałem o tym, że można to rozwalać, znaczy nawet nie wiedziałem, chyba szczerze mówiąc. Dobra, mamy teraz dwie runy. Teraz tak, stąd ja zbierałem runy ziemi, więc my musimy... Musimy pójść w tym momencie tędy, tylko oczywiście na spokojnie. Dobra. Chill, chill. Dobra, żyje, żyje, to najważniejsze. Okej, walnijmy wajchę. I pójdziemy sobie teraz w tą stronę. Dobra, momencik. Na spokojnie. O nie, no nie wyskakujcie tylko tutaj, to porąbało was. Panowie, bez przesady, nie, oni jeszcze wpadną do wody i się zgliczują pewnie, zając moje cholerne szczęście. Panowie, wyskoczycie? Nie wiem, czy oni wyskoczą na mnie. Kurde, nie wyskakują. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Dobra, tylko teraz tak, poczekajcie. Tędy chyba ja w tym momencie nie przejdę. Niestety jest krata i nie widzę jakiejś opcji, żeby ją tutaj sobie odblokować. No dobrze, to stąd spadamy w takim razie. I chyba będzie trzeba się udać tą krętą drogą. Kurde, ale te nubieżnicze mi nie wyskakują. Chyba, że ja ich zabiłem. Może tak być. A, po prostu nie zauważyłem tego. Dobra, lutnijmy w to jeszcze raz i w tym momencie udajmy się tędy. Dobra, machajmy cały czas tym mieczem. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie krzywdź, no nie, nie bij. Nie bij mnie, gamoniu. Dobra. Okej, nie wiem, czy... ja pierniczę, no i zginę zaraz. Nie, Dan, nie. Od przeciwników mogę obrywać, ale byle żeby nie spaść, bo to będzie tragedia. Jeszcze żadnego leczenia tu nie ma, do kogoś porąbało. Dobra, spokojnie, spokojnie. Na chillku, tam widzę runę, okej. Ajajaj, strasznie mało tego zdrowia. Okej, położmy tu runę chaosu. Teraz generalnie musimy uruchomić właśnie trzy takie... Nie wiem, piece, nie wiem jak, nie wiem nawet co to jest do końca, szczerze mówiąc, jakieś takie maszyny. Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Pytanie, czy oni wyskoczą? Tak jest. Kurde, wybaczcie, że ja tak milczę, ale naprawdę... Moje skupienie w tym momencie osiąga zenit totalny, naprawdę. Boję się jak cholera, bo jest źle, serio. Dobra, tu mamy jakąś książkę. Aha, tu mamy właśnie podpowiedź, że te kryształowe... Ojej, contraptions? Nie mam pojęcia, co to jest za słowo. Ogólnie mogą zamrozić ten wir wodny. I dzięki temu wskoczymy sobie właśnie do tego wiru. Kurde, ale jest tragedia, serio. Boję się, że niestety za tym podejściem nie uda mi się przejść tej planszy. Dobra, ubity. Naprawdę przydałoby się jakiekolwiek zdrowie, serio. Czemu na tej planszy nie ma w ogóle zdrowia? Dobra, teraz tak, będzie trzeba się obrócić. Może się podkradnijmy? Nie! No Dan, ty idioto! Ja pierdziele, czemu żeś spadł? No przecież nie wyszedłem poza most. Nie, to jest nie do zrobienia w tym momencie. Uwaga!
Nie wiem, wiecie co, gońmy tego gamonia. Boże, tam jest fontanna. Tam jest fontanna, tam jest fontanna. Run, run. Dobra, ja pierniczę, ale to po prostu calculated wszystko, nie? O ja, ale o kurde. Nie wierzę, że w takim momencie znalazłem fontannę. Powiem wam szczerze, nie pamiętałem zupełnie, że ona tu jest. Ja pierdzielę. Pytanie, czy oni wyskoczą z tej wody. Tam jest, dobra. Nie lubię się tu bić strasznie z nimi. Dobra, teraz chyba tutaj, dokładnie. Tutaj runy czasu używamy. Runę czasu chyba... Nie, zbieraliśmy już runę czasu. Dobra, mniejsza z tym. O kurde. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś leczenie jest na tej planszy. Jeśli jest, to damy radę to przejść. Nie zwróćcie teraz uwagę, że wir faktycznie się zatrzymuje. A tam nie chodziło tyle o to chyba, że zamrozić, tylko żeby zatrzymać. Bardziej freeze to w tym kontekście było to słówko. No, wyskoczysz z tej wody? Kurde, oni coś nie lubią wyskakiwać, nie podoba mi się to. Okej, gdzieś słyszałem gościa. Tu kurde, gdzie? Oho! Kurde, i będziemy się tak bawić teraz. Dlatego właśnie nie lubię tej planszy. Ona jest po prostu irytująca jak 150. Dobra, umarł. O kurde, ale ta fontanna tak oddała, naprawdę, aż nie wierzę, że ją spotkałem, serio. Ale wiecie co, dajcie mi chwilę. Ja... O właśnie, widzieliście, tam skakiwał koleś do wody. Ja chciał się przejść tu dookoła. Nie wiem skąd. Dobra, tutaj. Dan, tylko nie spadnij, proszę. Wszystko, tylko nie spadnij. Dobra. Okej. Właśnie chciałbym się tu przejść mimo wszystko jeszcze dookoła i trochę sprowokować tych przeciwników. Może któryś wyskoczy. Zrobimy sobie takie jedno spokojne kółko. O kurde. Ile ja się nerwów najem przez tą grę. Wyobraźcie sobie, że teraz jakiś 7-latek to przechodzi. No przecież to on by naprawdę dostał szału totalnego. Oho, tam wyskoczył koleś. Dobrze, dobrze, nawet dwóch. Dobra. Jest, nice, dobrze, dobrze. 85% kielicha, to już jest dużo. To już jest dużo. Na szczęście z tego, co ja przynajmniej pamiętam, poziom nie jest bardzo długi, więc o tyle dobrze. Dobra, ale mówię, przejdziemy się jeszcze, zrobimy sobie kółeczko. Dobra, i chyba to wszyscy tutaj, wydaje mi się. Tak, bo tu już robimy pętlę. Dobra, wskakujemy do tego. Okej. Okay. To jest naprawdę swoją drogą świetny efekt, że chodzimy w wodzie. To jest świetnie zrobione. Zobaczcie, jeśli ja może w tym odcinku za wiele nie umiem się wysłowić. To w ogóle słoń pływający. O, dobrze, dobrze, dobrze. Jeśli nie umiem się za bardzo wysłowić, to wybaczcie, ale naprawdę gram tu spięty jak 150, żeby po prostu przejść ten etap, zaliczyć go i iść stąd w cholerę. A jeszcze musimy po kielich chyba się wrócić, a ja nie pamiętam, gdzie jest kielich. Świetnie. A, tutaj. Siema. No dobrze. A gdzie ja jestem w tym momencie? Poczekajcie, bo... Jak zwykle problem z kamerą. Dobra, ubity 90%. Dobra, chodź tu stary, nie uciekaj do wody. No nie, no, chodź tu. No, wyskoczysz? Dobra. Dobrze, 95. Jeden przeciwnik. Jeden cholerny przeciwnik, no. Tylko poczekajcie, bo tutaj tego chyba nie znajdę. Łebym wpadł do wody. Nie, dobra, tutaj go nie znajdę na pewno. Musimy poszukać tego jednego gościa, nie odpuszczę.
Kurde, no. Jeszcze ta kamera. Ale dobra, spoko, bo tu mamy jeszcze... Jeszcze tego, dobra. Okej, tu widzę, że jesteśmy po tej stronie. Ktoś tu... Czekajcie, może ja w sumie zreknę do sklepu. Zobaczymy, czy ja muszę coś kupić. Ale naprawdę, po prostu dzisiaj jest panika gaming totalna. Dobra, to chociaż w sumie naprawiłbym tą tarczę. Niech będzie. Bełty do kuszy potrzebuję również. Strzał akurat nie. Ognistych też nie. Dzidy mam full. Znaczy te włócznie. No dobrze. Nie ma tragedii. A co mamy tutaj? Jakaś wajcha, pewnie otwiera mi tą kratę. Tak zakładam. Aha, dokładnie. No dobra. Dobrze, ale nie zmienia to faktu, że wciąż musimy znaleźć jednego przeciwnika. Ale widziałem tu chyba to oczko spotujące. Tak jest, dobra, będziemy mieć 100% kielicha. Dobrze. No. Gdzie wy jesteście, gamonie? O kurde. Proszę mnie tu nie bić. Dobra, są mi żółwie ninja. Dobrze, jest, mogę zebrać kielich. Okej, ubijmy go szybko. Dobra, udało się, żyjemy. Dobrze, po kielich i spadajmy z tej planszy. Bo mamy już w tym momencie wszystko. Nie, skruju, nie chcę się z tobą bić. Nie chcę się z tobą bić. Dobra, kielich był tutaj. Skoro nie musimy się bić, to postarajmy się tego nie robić. Dobra, hala herosów czeka, spadamy stąd. Dobra. Nie poszło najgorzej, przyznaję. To teraz jeszcze wiecie, wrócić się. Dobra. W sumie wiecie co? Poczekajcie. Bo zużyło mi się kolejne 100 punktów tarczy, więc myślę... Daniel, no weź pogadaj z nim. Więc myślę, że możemy tą tarczę sobie naprawić. Sługi, dobra, okej. Trochę dużo pieniędzy zużyłem, ale spoko. Mamy zapasów i tak dużo na ten moment. Dobrze, i teraz do wyjścia. A niech mi któryś tylko wyskoczy, to zirytuje się do granic możliwości, nie? Ja już chcę po prostu stąd wyjść. Ale dobra, w sumie... Wiecie co, szczerze? Chyba te baseny starożytnych umarłych bardziej mnie irytowały. No, wydaje mi się, że ja zawsze najbardziej nie cierpiałem jeziora. Ale chyba najgorszym takim etapem... jest chyba właśnie... Nie jezioro, tylko... Aha, teraz pytanie, czy to było wyjście. Zaraz zobaczymy. Nie jezioro, tylko właśnie te baseny. Chyba one mnie bardziej irytowały. I tu chyba było wyjście. Dokładnie tak. Aha, się szło tędy, teraz tutaj. Tak jest, już słyszę. Słyszę, tak, dobra. Okej, idźmy stąd. Ja pierniczę, dobrze. Nic na tej planszy nie pominąłem. Już nie będę musiał się tu wracać. Świetnie. O kurde. Nieźle. Mało życia trochę mamy, ale dobra, mamy dwie butelki. To jest w miarę okej, ilość. Kurde. A lipa jest taka właśnie w tej grze, że przynajmniej z tego co ja pamiętam, że niestety, ale nie odnawiają się właśnie fontanny zdrowia na etapach. A teraz mogę z tobą pogadać, wiem co ty mi dasz, fajną rzecz mi dasz, a mogę z kimś innym jeszcze pogadać? Nie, tylko z tobą, dobra. To w takim razie rura. I gadajmy. Oh, Danielle. I've got something here I can give you, but I've no idea what it is. Do you fancy a little gamble, like? Okej, on ma ten sam tekst w zasadzie co wcześniej, że siema Daniel, coś mam dla ciebie, ale nie wiem co, to pobawmy się w hazard. No i dostaliśmy w tym momencie magiczny łuk. Magiczny łuk ma taką samą moc jak magiczny miecz, tylko po prostu oczywiście jest na dystans. I w zasadzie to jedyna różnica. Dobra, no to możemy się stąd zawijać. I myślę, że w tym odcinku przejdziemy sobie jeszcze jeden etap, ponieważ mamy niecałe 20 minut. Więc myślę, że możemy sobie jeszcze jeden etap polecieć. Następny etap, z tego co ja przynajmniej pamiętam, nie jest jakiś też bardzo długi, więc myślę, że zdążymy. Takim w miarę sensownym limicie czasowym. Dobrze, zapiszmy. Okej.
Ale naprawdę, było mocno, ale dobra, najgorszy etap w grze, przynajmniej takie dwa najgorsze etapy w grze są za nami i możemy teraz udać się do kryształowych jaskiń, czemu by nie? Dobra. Ten etap, z tego co pamiętam, ma świetną muzykę. Oj, tak, tak. A, i kielich jest na samym początku, już mi się to podoba. Okej, czekajcie, wezmę sobie magiczny łuk, bo już widzę demony. Ej, stary, ty... Halo, czemu uciekłeś ode mnie? Dobra. No jak widzicie, dwa strzały z takiego łuku wystarczą, żeby zdjąć delikwenta. A w sumie może dzidę sobie wezmę? Ale muza jest świetna, serio. No dobra, niech będzie ten łuk. Pokażę wam go trochę. Daniel, ty nie wiem, w co ty celujesz, że tak się spytam. Dobra, ładnie. Szkoda, że kielich jest na samym początku planszy, nie lubię tego, no ale dobra. Aj, niepotrzebnie, jeden strzał. Nie no, ale serio, muza jest cudowna tutaj. Tak trochę z Resident Evil mi się kojarzy osobiście. Takim wiecie, ale starymi częściami, safe roomem i tak dalej. No dobrze. Czy tu są te knykcie, które kradną broń? Chyba tak. Dobra, pogadajmy. The ancient town of Meadowmead was destroyed by creatures known as Rhinotors. They live on still, but in a state of hibernation, deep within these caverns. They use the crystals to prolong their worthless hides. Okej, to mamy jakieś w ogóle nowe, wręcz mitologiczne stworzenia, takie rhino... Jak to wam przetłumaczyć, się zastanawiam, bo wiecie, tak jak w mitologii są centaury na przykład, to tutaj mamy do czynienia z... Minotaury też są, a tu mamy do czynienia z nosorożcotaurami, że tak to przetłumaczę, bo to jest Rhino i Taurus, czyli no właśnie takie... Ta, to jest ten cieć, co kradnie broń. Nie ma. Cyganie jeden pierdzielony, nie ma. Okej, to musimy pozyskać runę. No, trochę tam poobrywałem, ale dobra. Dobrze, tak się teraz zastanawiam. Gdzie właściwie, kurczę... co tam jeszcze Gargulec mówił o tych... O właśnie, to są dosyć mocni przeciwnicy. To są właśnie te... Mino... To są te właśnie, kurczę... Jak to przetłumaczyć? Nosorożce taury? Nie wiem, czy to jest dobre tłumaczenie, ale no... Jakby oddaje sens tego słowa, więc chyba dobre tłumaczenie, ale kurde, bez tego miecza to nie wiem, co ja bym zrobił tutaj. Dobra, ostrożnie też, żeby tu jakoś głupio nie spaść, bo z tego co pamiętam jest taka możliwość. Dobra, na szczęście, mając magiczny miecz, nie jest tu aż tak trudno. Ale muza jest cudowna, naprawdę. Aż się zamknę na chwilę. Nie no, muzyka jest genialna, serio. Dłużej bym się chętnie nie odzywał, no ale wiadomo, jest to let's play z komentarzem, więc nie wypada tak długo nic nie mówić. Dobrze, napełniliśmy sobie trochę życia fontanną, to się szanuje. No, uwaga, żeby one nas nie uderzyły, bo zadają chłopaki naprawdę sporo obrażenia. Chociaż nie jest aż tak źle. I jeszcze te ciecie kradnące bronie, no. Dobrze, co my tu mamy? A, jakiś smok ma tutaj, leżej, musimy być ostrożni. Ciekawe. Dobra. Wow, oż ty kurde dziadu, jak mnie zaskoczył skupany z tym młotem. Jak to mnie trafił tyle razy? Farfoclu jeden. A dobra, tu jest tylko ten. Asiura? Tak, i to jest to miejsce, o którym ja myślę, dobrze. O, fiolka z życiem. O nie, tu trzeba będzie skakać. Dobra. Okej, jeszcze jedna fiolka, pozbierajmy to wszystko. Mamy tutaj też runę. Okej, teraz tak, tu mamy jeszcze książkę. Dobra.
Okej, stary smok może zostać przyzwany poprzez włożenie dwóch smoczych klejnotów w oczy tego reliktu, który tam macie po prawej stronie, w tą twarz. Dobra. A, i ten smok często zbytnio nie wychodzi ze swoich jaskiń z racji tego, że boi się, że sufit mu się zapadnie na głowę. To jest taka mała podpowiedź. A tymczasem użyjmy sobie tych smoczych klejnotów. Dobra. Okej, jest jeden. Jest drugi. I patrz, tu będzie trzeba skakać. Kurde, nie podoba mi się to. Who dares to enter my lair and wake me from my slumber? Aha! Prepare yourself, little man. I shall roast the flesh from your bones. Oh, I see. Well, in that case, I will pluck out both your eyes. Oh, great. I'm just gonna give you a good hiding. Okej, tu generalnie ten smok nas chciał trochę zdisować, ale nie wyszło mu to do końca z racji tego, że... O, pięknie. Nie wyszło mu to do końca z racji tego, że najpierw nam powiedział, że obedrze nas ze skóry. No więc trochę tak śmiechowo, no bo... Kurde, nas podpala skubany, niedobrze. Dobra, czy on oberwał tym kamieniem? Nie no, ile ja się jeszcze będę palić? Dobra, oberwo kamieniem, widzę, super. Jeszcze trzy hity zostały, niedużo. O kurde. Okej, pięknie, jeszcze dwa strzały. Dobra, naprawdę dobrze idzie. Inaczej tego smoka nie uszkodzimy. Miecz mu nic nie robi, ani inne jakieś tam rzeczy. Dobra, wiecie co, wolę tam nie podchodzić. No, spokojnie to rozegrajmy. On teraz tam jest. Nie wiem, może on podejdzie do mnie kiedyś? Albo tam na górę wejdzie, byłoby w ogóle super. Chyba źle to rozegrałem. Ale dobra, teraz walimy, okej. No jeden strzał, kurczę, już dosłownie. Dobra. Dawaj, panie smoku. Bo widzę, się będzie teraz kręcić, ale dobra, nie idzie wcale mi źle ta walka. Znaczy, ona nie jest też jakaś bardzo trudna, nie oszukujmy się, tylko... Ja bardziej się obawiałem tego skakania tutaj. Dobra. Kurde, coś tu ciągle nie trafiam w te kamienie. Okej, sprowokujmy go szybko, żeby poszedł właśnie tutaj. Dobra, udało się. Take this dragon potion and leave me alone. Drink it when you need it. It gives you armor that is impervious to heat. Plus it lets you breathe fire. Go away. Okej, smok się na nas teraz tylko obraził i powiedział, żebyśmy sobie poszli, ale w nagrodę za to, że go pokonaliśmy, otrzymaliśmy smoczą miksturę. I ta miksturka, ona jest niezwykle istotna, ponieważ, znaczy w ogóle zwróćcie uwagę, że właśnie jak mamy ją wyposażoną, to mamy taką zbroję smoka i możemy w tym momencie ziać ogniem i jesteśmy odporni na ogień ogólnie. I nic co związane z ogniem nam nie robi nam w ogóle żadnej krzywdy. To będzie potrzebne bardzo. Nie w tym momencie gry, ale będzie ogólnie potrzebne. Dobrze, my przyszliśmy stąd, to teraz chyba lecimy... Tak, to jest rura tutaj teraz. Okej, uwaga, uwaga. Bo z tym smokiem naprawdę mi okej poszło i nie chciałbym teraz zmarnować tego życia, które pozbierałem. Dobrze, 78%... Coś tu biegało. Nie, to nie toperek, dobra. O, masz skakanie. Ała! Chociaż nie, chyba nie, nie. Kurde, ale prank to był ze strony gry, widzieliście to, jakie to było perfidne? Ta platforma była totalnie ukryta. Nie było widać w ogóle, że tekstura jest urwana. Ja pierdzielę, co za... Farfocle, no. Oszukują mnie, kurde. A, dobrze, czekajcie. Dobra, żyjemy. Dobra, Daniel, spokojnie, spokojnie, spokojnie. Bigo, 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 bigo. Dobra, mamy to. Okej, najgorzej, że potem kielich będzie trzeba się wrócić, no. No dobra, jakoś sobie z tym poradzimy. Wiecie, potem kielich trzeba będzie skakać, oczywiście. Dobra. Nie, 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 nie. O, bym dorobił teraz, bo...
Tam chyba nie można zeskoczyć, wiecie, bo... Kurde, nie wiem. Dan, co powiesz? Skaczemy czy nie? Ja bym tam nie skakał. Czy wiecie co? Nie, nie skaczmy tam. Nie skaczmy tam, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia, czy tam przypadkiem... No, Czekajcie, a tutaj nie było jakiegoś drugiego przejścia? Czy ja źle kojarzę? Kurde, nie chcę zbyt wcześnie tam zeskoczyć, bo może być lipa. Poczekajcie. Nie mogę tu teraz odwalić lipy. Ej, no bez kitu. Co jest? My chyba tędy, nie, a nie, stąd przylazłem. U nas chyba nie było. Tak jest, u nas nie było. Okej, dobra. Jest platforma. Dobra, i możemy zebrać kielich. Dobrze, w takim razie się... Nie, nie! No i to jest właśnie ten rzut kamery w tej grze. No widzieliście to? Kamera mi się obróciła akurat w momencie, kiedy wchodziłem na platformę i przez to spadłem, bo... trzymałem gałkę wysuniętą do przodu. Ale dobrze, skoro tu jest koniec planszy... A, chyba wiem, po co był ten zeskok. On był tylko i wyłącznie... To był skrócik po prostu. Mogliśmy zeskoczyć od razu tutaj na dół. Ja niepotrzebnie się wracałem. Dobra, bo tam widziałem właśnie... taką drogę do góry i to ewidentnie było to. No dobra, no to niepotrzebnie w takim razie tam szedłem, ale już mniejsza. Weźmy ten kielich. Teraz ustawmy dobrze kamerę, żeby nie było przypału. Kurde. No i zobaczcie, że całe życie jakie uzbierałem, straciłem aż dwie butelki tylko i wyłącznie z racji tego, że spadłem. I to raz przez swoją głupotę, fakt, ale no drugi raz spadłem przez złe ustawienie kamery. Ajajaj. No ale dobra, możemy już się zawijać stąd w tym momencie. Tu było jeszcze jakieś przejście? Nie wydawało mi się. Dobra, nie bij mnie stary, nie bij mnie. Okej. Dobrze, kielich wzięty, idźmy stąd. No, nie poszło najgorzej. Jestem w miarę zadowolony. Dobra. Pytanie, co my teraz dostaniemy, bo... Oho. Wouldn't this make a wonderful tourist attraction? Come see Stengard the Mighty! Come and see the last of the centaurs! Oh, and see that dork over there? That's Daniel Fortescue, would-be hero! Okej, Gargulec dalej się ze Strykon naśmiewa, że tak, zobaczcie wielkiego Sturmgarda, zobaczcie ostatniego z centaurów. I o, widzicie ten cień tam, to Daniel Fortescue, to on kiedyś tam miał być bohaterem. Co za durne ancymony. Dobra, teraz poczekajcie, bo wydaje mi się, że chyba mogę pogadać z więcej niż jedną osobą. Albo i niestety nie, szkoda, bo liczyłem na coś innego na ten moment niż to, co teraz dostaniemy, no ale okej, pogadajmy z nią. Daniel, there you are. I was so worried about you. I know you have the heart of a hero, Daniel. Now we must show the others. Would you like to take my magic lightning bolts? I don't have many, but they're very powerful. Dobra, weźmy. Off you pop then, and keep your chin up. Oops, sorry, Daniel. Now take care. The good people of Galamir are depending on you. No i okej, dostaliśmy od niej teraz pioruny. Kurde, ona jako jedna z niewielu tak naprawdę nas wspiera, tak szczerze. W sensie, wiecie, te słowa, które mówiła do Daniela, to tak: no, ludzie Galomeja na ciebie liczą, musisz się postarać, ja wiem, że ty masz serce bohatera, musimy teraz to udowodnić innym. No i weź ode mnie te pioruny. Pioruny generalnie się zużywają, jak widzicie mam teraz 100%, więc no nie będę ich zużywać. Niestety jak raz zużyjemy piorun, to już go nie mamy do końca gry, więc trzeba go używać rozważnie. Ja nie pamiętam, szczerze mówiąc, jak mocny był piorun. Czy on zadawał sporo obrażeń, czy nie? Raczej sporo, ale nie pamiętam już dokładnie. Dobra, moi drodzy. Także cóż, zapiszemy sobie oczywiście postęp i w tym miejscu sobie również zakończymy ten odcinek. Dobra, tutaj saveik.
No i okej, w następnym odcinku oczywiście udamy się na kolejny etap, a tymczasem wam podziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku z Medieval. Na razie.